advance. Ready? By the right. Quick, march. Thank you.
Jesteśmy w tej chwili przy zamku w Rudzie Śląskiej, tuż przy dawnym domu Karola Goduli. Dlaczego tutaj się znalazła orkiestra Pipes and Drums? No, dlatego, że Karol Godula i John Beldon żyli w tym samym czasie, a John Beldon to przecież Szkot, który zawędrował na nasze tereny i w Katowicach zbudował hutę. Swego czasu ta huta nazywała się Huta Beldon, niestety już w tej chwili nieistniejąca. Karol Godula i John Beldon żyli w tym samym czasie, więc z pewnością się mieli możliwość kontaktowania i być może na któreś urodziny John Beldon zafundował Karolowi Goduli taki koncert. Czy tak było, czy nie, to może legenda. Tym niemniej jednak jakiś związek Szkotów i szkockiej muzyki z tym miejscem można domniemywać, że jest. Miejsce w domu Karola Goduli to miejsce przez wiele lat zapomniane, nawet dokładnie nie wiedziano, gdzie jest. Orkiestra miała dzisiaj okazję grać na ruinach dawnego domu, uporządkowanych ruinach dawnego domu Karola Goduli. Być może tam też i właśnie zawitał kiedyś John Beldon Szkot. Przy okazji powiem, że pan tutaj te wszystkie umiejętności ćwiczył w orkiestrze szkockiej w Kanadzie, tak? To była orkiestra kanadyjska z policji z Ottawy, nazwana Sons of Scotland, od potomków szkockich emigrantów.
ten dom. Nie wiem, czy gramy jeszcze? No chyba, że zagramy pod wiatą, bo nie ma sensu zmoknąć.
Dobrze, nazwę wyjść, ale to... Ja już jak stoimy, że już się stoimy. Fajnie, pan.